Ten podcast jest o tym, jak żyć szczęśliwie. Dowiesz się, jak poznać i pokochać siebie oraz zacząć kreować swoje życie w zgodzie ze sobą. Uzdrowienie przychodzi wraz ze świadomością. Jeśli zostaniesz, uświadomię Ci, kim jesteś. Nazywam się Laura Górka i zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu. Cześć, moi mili, moi najdrożsi, moi najkochansi. Boże drogie, jak ja się cieszę, że do was mówię. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo to jest któryś odcinek z kolei i ja pamiętam swoje pierwsze odcinki, kiedy mówiłam do was z takim spięciem, kiedy Przerywałam cały czas nagranie, żeby sam zebrać jakiś oddech, chociaż, bo na totalnym napięciu mówiłam, chciałam być pewna, że to wszystko, co chcę powiedzieć, będzie powiedziane. Natomiast teraz słuchajcie, wyobrażam sobie, że siadam z wami, że jesteście tutaj koło mnie, zupełnie jak na warsztatach, i mówię do was. Chcę się z Wami podzielić bardzo fajną rzeczą, mianowicie lekcją, która spłynęła do mnie podczas tych warsztatów. I jest to bardzo ważna lekcja. Myślę, że dla każdego z Was ona będzie czymś, co odmieni życie. I dlaczego aż życie odmieni? Dlatego, że to jest program, który niesiemy ze sobą od samego początku. Właściwie to wiele jest takich programów, natomiast ten jest niemalże niezauważalny, kiedy jesteśmy dorośli. I jest to program pod tytułem Zosia Samosia. <laughs> Zosia Samosia, to jest właśnie to. Słuchajcie, ja myślałam, że Zosia Samosia jest nie o programie, tylko że jest o tym, że jestem niezależna, że jestem kobietą niezależną <noise> i że ja mogę tak naprawdę pracować na siebie, robić co ja chcę i przez przypadek tylko się nie uzależnić od nikogo, kto będzie w moim otoczeniu. Zosia, Samosia była u mnie takim mieszkańcem jest nadal, jest nadal w pewnych częściach, ale była takim mieszkańcem u mnie, który chciał się czuć bezpiecznie, niezależnie od sytuacji. I niezależnie od relacji, dlatego, że nigdy nie chciałam sobie pozwolić na to, żeby mi ktoś pomagał finansowo. Jakkolwiek właściwie, zawsze chciałam sama coś ogarnąć. I ja pamiętam, że moim takim największym celem, który chciałam osiągnąć, było właśnie zarabianie takiej ilości pieniędzy, że ja w życiu od żadnego mężczyzny nie wzięła, <laughs> nawet tego mojego. <laughs> I teraz słuchajcie. To niby fajnie brzmi, nie? To jest takie fajne, niezależne i tak dalej, ale najczęściej jest to powiązane z programem, który u nas jest. Taki, nie pomagaj mi, ja sobie dam radę. Pamiętam kiedyś, właśnie nasze mamy, wydaje mi się, że to praktycznie w każdym domu. Ja sobie dam radę, proszę mi nie pomagać, bo zaraz ty mi tutaj popsujesz, a potem, Boże, w tym domu mi nikt nie pomaga. <laughs> Jakie to jest klasyczne, ale o co chodzi? Zosia samosia, bo to wcale nie jest tak, że ja teraz chcę być zależna, bo to jest kolejna skrajność. My tutaj rozmawiamy o tym, żeby nie popadać w skrajności, żeby być gdzieś tutaj po środku, prawda? Bo zawsze jest tak, że jeśli się o czymś opowiada i się mówi, no słuchajcie, ja tutaj nie przepadam za tym czarnym, no bo to, to czarne to jest takie średnie, to nie wcale nie oznacza, że ja po prostu jestem zakochana w białym, tylko chodzi o to, że jest też środek jest. Troszkę szarości, prawda? I innych kolorów. Przyjmijmy, że tak jest. Więc wcale nie chodzi tutaj o byciu zależnym, tylko o to, by potrafić poprosić o pomoc, by potrafić przyjąć tą pomoc. Bo nawet też czasem nie chodzi tutaj o proszenie, ale też o przyjmowanie, bo my nie umiemy przyjmować. A tak jak powiedział Robert, to też jest sztuka. Robert Wroński. Robert Nero na Instagramie, jeśli chciałby ktoś odnaleźć, a polecam z całego serca, był gościem specjalnym na warsztatach. I słuchajcie, właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Przyjmowanie jest sztuką, dlatego że kontynuując to, to, to co powiedział Robert na warsztatach, to wyobraźcie sobie, jak Wy się dobrze czujecie z tym, kiedy coś komuś dajecie. Wyobraźcie sobie, jak wiele jest w Was wtedy radości. Jeśli wy nie przyjmujecie od kogoś, kto chce Wam coś dać, to wy nie pozwalacie mu na odczucie tej przyjemności, którą Wy macie kiedy coś dajecie. Więc nauczcie się przyjmować, nauczcie się dawać innym przyjemność zdawania. Robert, dziękuję Ci serdecznie za to, co powiedziałeś, bo to wiele wniosło na te warsztaty. I wiele też wnosi tutaj do tego podcastu. Słuchajcie, bycie świadomym, między innymi, to mieć uświadomione istnienie wewnętrznego dziecka, które chce się wyrażać. I to dziecko zawsze będzie chciało się wyrażać. Przede wszystkim wtedy, kiedy będzie miało tą potrzebę. I ta Zosia samosia jest też o tym, że my oddalamy się od tego dziecka, że my nie chcemy być tym dzieckiem, że my chcemy pokazać, że my potrafimy sami, że my wszystko umiemy. Ale czasami przychodzą dni, gdzie naprawdę potrzebujemy tego wsparcia, gdzie naprawdę potrzebujemy tej pomocy, gdzie chcemy przyjąć tą pomoc, którą nam ktoś daje, ale odmawiamy tylko dlatego, że możemy wyjść na słabszych, a wcale tak nie jest. My jesteśmy silni nawet przyjmując pomoc, bo to jest znowu o dawaniu. Przyjmowanie jest dawaniem. Dawaniem tej satysfakcji, tej miłości, tej radości drugiemu człowiekowi, z tego, że mógł nam pomóc. Słuchajcie, to już nawet nie jest o tym, że ja się boję prosić o pomoc, tylko ja się wstydzę. A czemu my się wstydzimy? Wstyd to narzędzie do manipulacji. Kiedyś o tym wspominałam, wydaje mi się, że nawet stworzyłam filmik o wstydzie. Wstyd jest narzędziem do manipulacji. Kazano nam się wstydzić, żeby nami manipulować. Tak to właśnie działa. Nie pozwól, by wstyd był częścią Twojego życia, dlatego że Ty nie masz się czego wstydzić, dlatego że jesteś człowiekiem. Ten wstyd też został zbudowany na tym, że my przestaliśmy siebie traktować jako równych sobie. My zaczęliśmy patrzeć na siebie przez pryzmat tego, co osiągnęliśmy, sukcesów, przez pryzmat tego, co ktoś robi w życiu, a Przede wszystkim o zgrozo przez pryzmat Instagrama, bądź jakichś innych mediów społecznościowych, gdzie tam wszyscy są oczywiście idealni, nic się tam nie dzieje. Pryszczy też nie ma nikt. I to jest przerażające, bo my, przez to, że zobaczyliśmy wyide wyidealizowany świat w internecie, to myślimy, że my jesteśmy gorsi, bo mało w nas tego ideału, który widzimy, ten. Idealny świat został stworzony na potrzeby sprzedaży. Musicie zdać sobie z tego sprawę, że coś idealnego może sprzedać produkt. Więc jeśli cały czas widzicie w swoim życiu coś idealnego, to jasne, że jeśli będziecie skupiać na tym uwagę, jeśli będziecie przyjmować to jako coś prawdziwego, to siebie nie będziecie traktować dobrze, bo będziecie za każdym razem patrzeć w lustro i myśleć, że coś się z wami nie tak, skoro wy nie macie zburowanego uda, że, że ten celulit no to <laughs> istnieje. Więc ten wstyd ma bezpośredni związek z czymś, co tak naprawdę dotyczy nas wszystkich. A więc, słabości, dni, w których ciężko nam jest, w których przychodzą do nas programy, które próbujemy teraz usunąć ze swojego życia, zastąpić innymi, naszymi, prawdziwymi, są dni, gdzie potrzebujemy bardzo się przytulić, gdzie potrzebujemy być dzieckiem, gdzie mamy dosyć tej. Całej pracy nad tym, by oczyścić się z wszystkiego, co nie jest moje, bo to jest właśnie tym, co stoi ci na drodze do osiągnięcia pełnego potencjału. Chcesz kreować życie swoich marzeń? Chcesz stać się jednością ze wszystkim? Stań się jednością ze sobą. Bądź tym, kim ty chcesz być, oczyść się ze wszystkiego, co nie jest twoje. Tylko spójność ze sobą pozwoli ci. Na to, by stać się jednością ze wszystkim, co cię otacza. Bo skoro będziesz zsynchronizowany ze sobą, wszystko będzie się z tobą zsynchronizowało. Tak to działa. I taka jeszcze ciekawostka, słuchajcie, o ubraniach i identyfikacji. Przeczytałam w pewnej książce kiedyś o tym, że gdyby nas rozebrano, to stracilibyśmy swoją tożsamość. Tak bardzo. Wiążemy swoją tożsamość z naszymi ubraniami, z tym, w czym chodzimy. Zobaczcie, jak bardzo mocno utożsamiamy się z tym, co mamy. Więc, jeśli przyszłoby nas wszystkich rozebrać, pozbylibyśmy się charakterów. Dlatego ja cały czas dążę do tego, by stworzyć w swoim życiu cudowną, wspaniałą relację ze sobą, która pozwoli mi na to, by bez niczego, Czuć się tak, jakbym miała wszystko i wierzę, że już to osiągnęłam. Natomiast nie chcę tego mówić w ten sposób, dlatego że wszystko, co do mnie przychodzi, mnie zaskakuje. Wszystko, co do mnie przychodzi, jest tym, co wspiera mnie bardzo mocno w rozwoju. Ja chcę pozostawić te drzwi otwarte, czyli mówić o tym, że ja właśnie teraz pracuję z miłością do siebie, bo ja czuję, że kocham siebie z całych sił. Czuję, jak bardzo mocno jestem zafascynowana sobą, ale ja chcę, żeby ta praca płynęła, ja chcę, żeby to się działo, ja chcę, żeby to trwało, ja chcę, żeby to do mnie cały czas przychodziło. Ja pragnę tego, pragnę poznawać siebie, dowiadywać się, kim jestem, bo w momencie, kiedy to zrobiłam, uszczęśliwiłam się na resztę swoich dni, w tym wcieleniu na tej planecie. Jestem najszczęśliwsza na świecie. Znając siebie, wiedząc kim naprawdę jestem i kochając to z całych sił, każdą cząstkę siebie, niech to płynie. I teraz tak, możesz popełniać błędy. Właśnie to tak zostało nazwane błędy. Ale ten błąd to lekcja dla Ciebie. Każda lekcja musi coś do Ciebie przynieść. Może się okazać, że będzie się ta lekcja powtarzać co jakiś czas w Twoim życiu. Natomiast musisz sobie zdać sprawę z tego, że czasem jedna sytuacja nie wystarczy do tego, żeby wszystkie te lekcje wypłynęły. W ten weekend, w weekend warsztatów, miałam jedną lekcję, która do mnie przyszła, i to była też lekcja o Zosi Samosi, i ona miała kilka części, i ona potrzebowała się zrealizować w kilku częściach, a z racji tego, że ja. Zauważając tą sytuację, widząc, co ona do mnie przynosi, czując tego trigera, który mnie po prostu skręcał w środku, dałam sobie przestrzeń na zauważenie tego, co do mnie przyszło. Przyszło to do mnie dosłownie w chwilę, w przeciągu kilkudziesięciu minut. Zauważyłam tą lekcję, pojawiła się kolejna za sekundę. W ten sposób w jeden weekend byłam w stanie przerobić lekcję, którą mogłam przerabiać miesiącami albo tygodniami. Tylko dlatego, że zaczęłam. Patrzeć na swoje lekcje w życiu, na to, co mnie triggeruje, na to, co mnie aż skręca w taki sposób, który mi służy. Pozdrowienia dla sąsiada, który zdecydował się coś ciąć. Wspaniałym człowiekiem jest tak, by the way, więc jestem szczęśliwa, że, że jest obok mimo wszystko. Słuchajcie, więc czasem będzie tak, że. Będą przychodzić do was bardzo podobne sytuacje, ale one nie będą po to, żeby was skrzywdzić. One nie będą po to, żeby wam dowalić, tylko one będą po to, żebyście mogli wycisnąć z nich jak najwięcej. Bo gwarantuję wam, że czasem jedna sytuacja nie jest w stanie wam pokazać wszystkiego, co tam jest do uleczenia, co tam jest do uzdrowienia. Tylko będziecie potrzebowali troszeczkę więcej. I płaczcie. I płaczcie, bo łzy to oczyszczenie, łzy to woda, łzy to coś, co pozwoli wam na to, by odpuścić to, co was tak mocno trzyma w środku. Łzy to jest piękny uwalniacz, więc ilekroć mężczyznom mówię też do ciebie, zwłaszcza do ciebie mówię. Płacz, jeśli tego potrzebujesz, i, bo to nie jest o słabości. To w ogóle. Ja nie wiem, kto tak powiedział, ja nie wiem, kto tak wymyślił w ogóle. Ale łzy nie są osobości, łzy są o uwalnianiu. I dlatego Tobie też lecą łzy, bo one nie są, y, wiesz, dla ozdoby y, po prostu w, w Twoim ciele, tylko one są po to, żeby się uwalniać. I one też potrzebują się uwolnić od Ciebie, mężczyzna. <laughs> I płacz jest czymś wspaniałym, jest czymś pięknym, bo pozostawia po sobie ulgę, przepiękną ulgę. Zwróćcie uwagę, że nigdy jak płaczecie, to po płaczu nie ma w was jakiejś tam złości, tylko zawsze po płaczu jest ulga. <ścoughs> Więc czemu nie chcecie płakać? Wiadomo, że z czasem coraz mniej będzie tych łez, ale ja na przykład bardzo płakałam na warsztatach i bardzo płakałam ze szczęścia na warsztatach. Bo potrzebowałam w ten sposób uwolnić akurat swoje emocje. Ja nigdy nie spodziewałam się, że w moim życiu, m, że ja jeszcze poczuję tyle wdzięczności, której nie, z którą nie będę wiedziała, co zrobić. Ja się nie spodziewałam nawet, że może być nadmiar wdzięczności, że może być nadmiar takich cudownych emocji. Ja naprawdę nie wiedziałam, co ze sobą zrobić po warsztatach, bo miałam tyle w sobie emocji cudownych, że, no nie wiem, no właśnie rozmawiałam o tym z przyjaciółmi, to jedynie co to. No, idzie to jakoś zaakceptować. <noise> Mówię o tym, jakby to był jakiś ciężar, a wcale tak nie jest. To jest po prostu coś niesamowitego. Ja wiem, że teraz jestem szykowana na to, że tych emocji będzie coraz więcej i więcej i więcej. One są dozowane po to, żebym ja po prostu się nie przeciążyła totalnie od nich. Słuchajcie. Bycie Zosią samosią to jest ogromnym ciężarem. Jest ogromnym ciężarem, zwłaszcza dla przebudzonych zwłaszcza, słuchajcie, bo my idziemy taką drogą gdzie jest w nas bardzo dużo świadomości i im więcej w nas świadomości, tym bardziej sobie uświadamiamy, że to wszystko, co się dzieje w naszym życiu jest po prostu jakimś fejkiem, że to życie, którym żyliśmy do tej pory wcale nie było tym życiem, którym miało być od początku tylko to życie, które ktoś za nas stworzył i kiedy już sobie to uświadamiamy to w tym samym czasie jesteśmy też świadomi tego, że ze wszystkim sobie poradzimy. Tak, ze wszystkim sobie poradzimy, ale czasem potrzebujemy kogoś, kto by nas wysłuchał, kto by nas wsparł, kto chciałby powiedzieć do nas: świetnie sobie radzisz i to jest bardzo normalne. I jeśli masz kogoś takiego, kto cię nie wyśmieje, kto do ciebie nie powie nic złego, ani cię nie zdołuje jeszcze bardziej, to zrób to. Nawet jeśli jesteś ogromną świadomością, bo jesteśmy ludźmi i my w połączeniu tworzymy też przepiękne rzeczy, ale tylko wtedy, kiedy to połączenie jest na tej samej częstotliwości, czyli jeśli jedno nie oddaje drugiemu, lecz sprawia swoją osobą, że to wszystko, co jest, się mnoży. Ta, to dokładnie to, czego ja doświadczyłam na warsztatach, za co Wam serdecznie dziękuję. Bądźcie sobą zawsze, nie dajcie się podczas tego rozwoju duchowego. Wkręcić w to, by nie być szczerym z innymi. Bo ja jestem wysoce świadoma, bo ja już wszystko wiem i ja już wiem, że też skąd się biorą moje emocje jak to wszystko wygląda, i ja nie potrzebuję już teraz pomocy, no bo ja przecież połknęłam wszystkie książki. Ale to nie o to chodzi. Po co? Po co to robić? Przecież to jest, to jest, to jest, to jest znowu wrzucanie się w tą pętlę. To jest pułapka, że ja jestem podczas mojego rozwoju duchowego z osią samosią. To jest pułapka, bo wtedy okłamujesz siebie i innych, ale czasem potrzebujesz kogoś, kto Cię wesprze, czasem potrzebujesz kogoś, kto z Tobą porozmawia, kto spojrzy inaczej na Twoją sytuację. Oczywiście to nie jest o tym, by ktoś za Ciebie rozwiązywał Twoje problemy, ale to jest o tym, by móc się przyznać do tego przed sobą, że ja chcę się przytulić do kogoś, że ja chcę... Żeby ten ktoś powiedział mi super sobie radzisz, świetna jesteś. To jest o tym, że ja mimo tego, że jestem świadoma, jaką jestem potęgą, jaką jestem mocą, jaką jestem wspaniałością i cudownością, nadal jestem dzieckiem. <grytanie> I ogromny ciężar z ciebie schodzi, jeśli uświadamiasz sobie, że masz obok siebie drugiego człowieka, i to jest to. I ten drugi człowiek, nawet jeśli go teraz nie ma w tym momencie, on się pojawi. Ale nie wstydź się przed sobą tego przyznać, czy przed kimkolwiek innym, bo to nie jest o tym, że ja osiągnęłam pułap, którego nie, nie może osiągnąć większość z ludzi na tej planecie, i dlatego ja już po prostu muszę być ideałem. Nie, to nie jest o tym. To jest właśnie o tym zaufaniu do siebie, o tej miłości do siebie, o tej trosce w swoim kierunku. O tym to wszystko jest nadal jest o byciu dzieckiem. I Zosia Samosia wynika z traumy, moi drodzy. Zosia Samosia pojawia się wtedy, kiedy ktoś nam coś wypomniał, kiedy ktoś wytknął nam coś, kiedy ktoś powiedział, że beze mnie byś sobie nie dała rady. Wtedy pojawia się Zosia Samosia. Zosia Samosia jest częścią naszego życia od samego początku. Od momentu, kiedy byliśmy dziećmi, kiedy nam powiedziano, że za to sława jesteś, jak ty nie potrafisz tego zrobić sama. Od momentu, kiedy ktoś nam powiedział, zobacz, zobacz, a ja tak umiem, a ja tak umiem, a ty nie umiesz, wełę. We, we, we. <ścoughs> Czyli wręcz od podstawówki, od przedszkola. Ale Zosia samosia nie jest o tobie. Jest o traumie. Jest o tym, co kiedyś tobie powiedziano, co kiedyś tobie wprogramowano. I ty wcale nie musisz tego nosić ze sobą. Bo Zosia samosia nie jest o słabości. Ten program Zosia samosia jest o sile, czyli uświadom sobie swoją siłę, nawet wtedy, kiedy prosisz, nawet wtedy, kiedy przyjmujesz, jak ktoś ci pomaga. Bo trzeba być bardzo silnym człowiekiem, by to zauważyć, że ma się ten program A i B, że ja mogę być dzieckiem, że ja pozwalam sobie na bycie dzieckiem. Trzeba mieć ogromną siłę. I świadomość. Więc pozbycie się programu Zosi samosi jest o sile. Pozwól sobie na odczucie tego. Zauważ skąd ta trauma pochodzi. Kto ci kiedyś tak mówił? Kto tak do ciebie powiedział? Kto sprawił, że ty chciałaś być samodzielna za wszelką cenę? Tak jak powiedziałam, to nie jest o skrajnościach. To nie znaczy, że ty teraz masz. Nie pracować sama ze sobą, tylko po prostu oddać się, niech inni robią ze mną co chcą, bo to nie jest o skrajności. Przecież wszyscy o tym doskonale wiemy, że to jest o zachowaniu właśnie tego złotego środka, o odnalezieniu czegoś, co będzie mi służyć, co będzie mi dawać radość, co będzie mi dawać szczęście, co nie będzie mnie spinać za każdym razem, bo to jest ogromne spięcie w momencie, kiedy ty sobie uświadamiasz, że, że z tym, z czym jesteś, musisz sobie sama radzić, że nie możesz się do nikogo zwrócić. To jest straszne spięcie i nie pozwól sobie na to spinanie się w swoim życiu. Mówię tu naprawdę do mężczyzn i do kobiet. Kocham Was bardzo. Dziękuję Wam serdecznie, że jesteście, że słuchacie mnie. Zapraszam Was na Instagrama i zapraszam Was do rozmowy ze mną. Tule Was mocno.